Dzisiejszy odcinek zacznijmy od błędu. Stoję przy kamieniu ustawionym parę lat temu, wskazującym drogę na, według tego co jest na kamieniu, wieżę Promnica. Ale jest tutaj wizerunek wcale nie wieży Promnica, tylko wieży Bismarka. Za mną znajduje się droga na jeden z najwyższych szczytów wzniesień żarskich, na Rückenberg po niemiecku, dzisiaj nazywaną Borsuczą Górą, która mierzy 222,6 metra, a znalazła się na niej jedna z 238 wież poświęconych żelaznemu kanclerzowi Ottonowi von Bismarckowi, które zbudowano w Niemczech w latach 1869-1934. Kim był Otton von Bismarck? Osoba, którą pewnie starsi znają, natomiast młodsi widzowie może niekoniecznie kojarzą. Otton von Bismarck, żelazny kanclerz, to człowiek, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec. Był Prusakiem urodzonym na Pomorzu, który szybko awansował, zrobił karierę w pruskiej administracji, był m.in. ambasadorem w Petersburgu, tam poznał dzięki temu Rosję, poznał także Francję, tam też z misją dyplomatyczną był także i ministrem wojny, był także kanclerzem, czyli premierem Prus, jednego z państw niemieckich, na które wtedy dzieliły się Niemcy na liczne państwa i to właśnie on doprowadził do tego, że Prusy zostały tym krajem, który dokonał zjednoczenia wszystkich pozostałych państw niemieckich poza jednym, poza Austrią. To on świadomie Austrię wykluczył ze zjednoczenia, tworząc w 1871 drugą Rzeszę Niemiecką. To on był ojcem właśnie zjednoczenia i to jemu właśnie Niemcy oddawali cześć jako ojcowi narodu, a właściwie może bardziej ojcowi państwa, nowożytnego państwa niemieckiego, drugiej Rzeszy Niemieckiej istniejącej do 1918 roku. Prima aprilis, 1 kwietnia urodził się Otton von Bismarck. W kwietniu też, ale już po jego śmierci w 1899 rozstrzygnięto konkurs na projekt, uniwersalny projekt wież, które staną dla upamiętnienia pamięci właśnie wielkiego kanclerza, żelaznego kanclerza Ottona von Bismarcka. Wyzwyciężył projekt Wilhelma Kreisa. Zatytułowany był, Zmierzch Bogów. Ten projekt jednak nie zyskał akceptacji w oczach większości lokalnych społeczności, które postanowiły zbudować takie wieże. I tylko nieco ponad 40 wież zostało zbudowanych według tego projektu. No, ten projekt na przykład realizuje, ale też nie do końca ściśle, żagańska wieża Bismarcka. Ona przypomina ten projekt, chociaż nie jest dokładną realizacją tego projektu. Natomiast zdecydowana większość wież to wieże, które powstały zupełnie inaczej i właśnie nasza żarska wieża również nie przypomina tego projektu Wilhelma Kreisa. Nasza wieża będzie miała być bardziej smukła, natomiast nasza wieża nigdy nie została ukończona, ale o tym za chwileczkę. Budowę żarskiej wieży Bismarcka rozpoczęto, jakżeby inaczej, 1 kwietnia, w 99. rocznicę urodzin żelaznego kanclerza, czyli w 1914. To bardzo nieszczególny moment, wszak niedługo, za parę miesięcy, wybuchła Wielka Wojna, jak wtedy nazywano I Wojnę Światową i to ona ostatecznie pogrzebała plany dokończenia tej wieży, której wznoszenie szło bardzo dobrze. Bardzo szybko powstawały mury dzięki zaangażowaniu finansowym żarskich przedsiębiorców. Tutaj wsparcia udzielił chociażby Gregor Frenzel, właściciel Wielkiego Imperium Włókienniczego Żarskiego, także inni przedsiębiorcy i wpływowi politycy nie skąpili grosza na budowę wieży, która upamiętniać miała żelaznego kanclerza, gdzie na szczycie miała stanąć misa. Misa ogniowa, tak jak w innych wieżach Bismarcka, w pewne dni miał płonąć ogień. Jakie to dni? No oczywiście pierwszą datą, która przychodzi na myśl, to 1 kwietnia, czyli dzień urodzin. Inne daty to rocznica zwycięstwa wojsk pruskich nad armią francuską pod Sedanem w 1870 roku, czyli ta bitwa, która przesądziła o zwycięstwie Prusaków i
później doprowadziła do zjednoczenia kraju. Inne to letnie przesilenie słoneczne i jeszcze inne daty. Natomiast nigdy nie ustalono dla całych Niemiec jednej daty, podczas której miało zapłonąć ogień na wieżach Bismarcka w całym kraju. Ta wieża Bismarcka żarska no, nie została dokończona także w dwudziestoleciu międzywojennym. No, pytanie dlaczego? No, po I wojnie światowej kult Bismarcka kojarzonego z militaryzmem, z pruskim militaryzmem przygasł, no ale doszli naziści do władzy, którzy chętnie odwoływali się do tego pruskiego militaryzmu. Tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że kult Bismarcka, rozwijanie i pielęgnowanie tego kultu by kolidowało z kultem Adolfa Hitlera, a oczywiście dyktatorzy nie lubią żadnej konkurencji, więc wieża pozostała niedokończona do wybuchu tym razem II wojny światowej. Powstanie wieży było zasługą także dwóch prężnie działających organizacji. Było to Towarzystwo Karkonoskie, sekcja żarska, którego przewodniczącym był nie byle kto, bo sam senator Rzeszy Niemieckiej, Rudolf Büttner. Natomiast drugą organizacją był powstały w 1861 i prężnie działający Związek Upiększania Miasta, który już miał na swoim koncie budowę wieży widokowej w Zielonym Lesie. Była to wieża Promnica, która powstała niedługo po tym, jak sam związek powstał. Także ta wieża Promnica była zdecydowanie starsza. Stoi dzisiaj i o dziwo jest w zdecydowanie lepszym stanie niż wieża Bismarcka, która powstała dużo, dużo później. Członkiem Związku Upiększania Miasta był wspomniany już przeze mnie Gregor Frenzel, czyli ten słynny żarski przedsiębiorca. Natomiast wieża powstała dzięki projektowi lokalnych fachowców. Mianowicie projekt przygotował mistrz murarski Fritz Schubert. Wieża Bismarcka była jedną z licznych atrakcji Zielonego Lasu. Tutaj chętnie była odwiedzana. Natomiast, no, jak już mówiłem, nie było pieniędzy na jej ukończenie. Nie pomogła nawet zbiórka w żarskiej gazecie Zorauer Tagesblatt. Ta wieża będzie tylko i wyłącznie takim punktem wędrówek po wzniesieniach żarskich. I tutaj ludzie będą biwakować. Jak widać, tradycja biwakowania pod wieżą Bismarcka wciąż istnieje, wciąż trwa. 25 metrów miała liczyć wieża, plus jeszcze 3 metry misa ogniowa. Plus jeszcze 222,6 metra, bo mamy tutaj znak geodezyjny świadczący, że jesteśmy na samym szczycie wzgórza, czyli no 250 ponad metrów. Można było tutaj nad poziom morza obserwować okolice, widok byłby piękny. A jestem we wnętrzu, tu miała być urządzona Izba Pamięci poświęcona Ottonowi von Bismarckowi, która izba nigdy nie powstała, a może i dobrze, bo my Polacy Bismarcka nie mamy za co dobrze wspominać, chociaż należy docenić przede wszystkim jego konsekwencje, jego umiejętności, jego zdolność do realizowania celu do samego końca, mimo przeciwności, wiary w sukces. Tego nam troszeczkę brakuje i akurat tutaj ten fragment jego historii warto by każdy sobie przyswoił. Wieża podzieliła po II wojnie światowej los wielu innych obiektów turystycznych w Zielonym Lesie, czyli była systematycznie rozbierana, chociaż jej solidna konstrukcja opierała się długo dewastacji. Niemniej jednak ten proces w ostatnich latach został przyspieszony po tym, jak wieża przestała być użytkowana przez Lasy Państwowe jako dostrzegalnia przeciwpożarowa. Stało się to w roku 1980, a do 2002 roku istniała konstrukcja drewniana, która została w 2002 roku zdemontowana i dzisiaj wieża co prawda ogrodzona, no ale to ogrodzenie niezbyt solidne pozwala na wejście przede wszystkim młodzieży, która niezbyt obchodzi się dobrze z tym obiektem, więc on jest stale rujnowany. Miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze nadejdą lepsze czasy dla tej wieży, która mogłaby być wspaniałym punktem widokowym dla mieszkańców miasta, jak również dla turystów. Stąd rozpościera się, ja byłem tutaj na tej drewnianej wieży, stąd rozpościera się naprawdę wspaniały widok na miasto i mam nadzieję, że w przyszłości, kiedyś za kilkanaście lat ta wieża będzie służyć turystom i będzie wspaniałym punktem wspaniałego przecież Zielonego Lasu. Dziękuję Państwu za uwagę.